Cześć, ja jestem Kamil, mam 15 lat. Jesteśmy tutaj w Niemczech podczas wydarzenia Pauza na Sztukę i będziemy wam dokumentować wszystko, co tu się dzieje. Ja, ich bin der David, ich komme aus Ebersbach und bin 17 Jahre alt. Cześć, jestem Tomek, jestem ze Zgorzelca, z Polski i mam 15 lat. Hi, ich bin Emmy, 18 Jahre alt, komme aus Görlitz und wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Show a little more, show a little less, a little smoke, welcome to burlesque. Młodą, utalentowaną piosenkarką. Dzień dobry. I z równie utalentowanym Snoop Dogiem. Kopią Snoop Dogga. No kopią Snoop Dogga, niech będzie. No i tak, jak to jest tutaj występować na scenie? Jest bardzo przyjemnie, atmosfera jest bardzo fajna. Na szczęście nasze występy nie padało. Gdyby pogoda była lepsza, na pewno bawilibyśmy się jeszcze lepiej, ale i tak było bardzo fajnie. Macie coś do powiedzenia jeszcze naszej publiczności? Mam nadzieję, że zobaczymy się za rok i będzie równie wspaniale. Wir sitzen jetzt hier mit Olla. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was deine Aufgabe hier bei der Kunstpause ist. Hallo, also ich bin hier auch die Organisatorin. Mit meinem ganzen Team vom Meeting Point Musik Messia organisieren wir die Kunstpause schon zum vierten Mal. Unser Verein ist aktiv seit 2006 und seitdem machen wir ganz viele Jugendprojekte. To, co tutaj widzieliśmy, to był kawał dobrego tańca. Jak trudno było tutaj nauczyć? Mamy bardzo zdolne dzieci. Jesteśmy z Sulikowa, ze szkoły podstawowej. I zebrać grupę nie było trudno, bo to są mądre, kreatywne dzieciaki. Także ze współpracą z panią Jadwigą pracowałyśmy nad tańcem narodowym. I jakoś tak wyszło. Się dzieje, możecie brać udział. A czy to był stres występować tutaj na scenie, jak tak wszyscy patrzyli? Lekki stres dla mnie. A jak wielki? Jakie to uczucie? Jakie to uczucie tak w ogóle? Się trochę stresowałam, że źle wypadnę albo źle coś zatańczę, ale dobrze wyszło. Bardzo dobrze wyszło według mnie. In my world of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Pierwszy raz jesteście na takiego typu imprezie, w ogóle pierwszy raz jesteście tutaj? Czy byliście na przykład w tamtym roku lub latach wcześniej? Nie. Ja szczerze pierwszy raz ogólnie pierwszy występuję. Raz. I tak, i dokładnie, trochę trema. Znaczy, tutaj pierwszy raz jestem, ale występować wcześniej zdobywam. Jak podoba wam się to miejsce ogólnie? Na razie jest ładnie. Widzę, że wszystko się zaczyna, więc zobaczymy zaraz. Wir stehen hier im Gerhard Hauptmann Theater und dort wird gerade eben von der Dietrich Heiße Schule aus Görlitz ein Theaterstück vorgestellt.
Sind Sie mit der Beteiligung der Kinder zufrieden oder würden Sie sich mehr Schulen wünschen bis jetzt oder mehr auch Menschen aus Görlitz, die jetzt vorbeikommen würden oder auch aus Skorzelec? Das ist ja wirklich das größte Projekt, was Menge bezieht, weil wir haben berechnet und haben es wir ca. 1000 Schauspieler. Also 1000 ist da wirklich nur Zahl von Kindern, die sich präsentieren. Also auf der Bühne hier im Theater draußen und im Foyer. Es gibt auch schon neue Ideen und was wir in Zukunft noch anderes machen. Weil jedes Jahr ändern wir etwas. Zum Beispiel in diesem Jahr hatten wir Musikschule dabei. Und auch neue so Filmworkshop. Das seid ihr als Esther und dann werden wir auch noch mehr Workshops in nächstem Jahr haben. Okay, dann danke ich erstmal für die Info und ja. Ich danke auch und ich denke, ihr macht das echt toll hier. Dazu, dass Sie jetzt hier bei der Kunstpause spielen? Ja, wir sind von der Musikschule Görlitz, hier gleich am Fischmarkt in Görlitz und wir arbeiten schon länger mit dem Theater zusammen und ich würde mir wünschen, dass es einfach ein bisschen mehr gelebt noch wird in den Familien und wir versuchen einfach auch, wie man hier sehen kann, Freunde zusammenzubringen, Geschwister zusammenzubringen. Ich habe sogar Omas, die mit ihren Enkelkindern zusammenspielen. Das möchte ich gerne fördern.